zdradził mi, że sztuką interesował się zawsze. Kiedy zaczynałem swoją pracę i miałem maleńkie biuro, zatrudniałem dwoje, może troje pracowników, a biuro było obszerne. I tak nie wiedziałem, co z tym tą przestrzenią zrobić. Więc poprosiłem mojego przyjaciela do niego, aby przygotował wystawę. To była pierwsze spotkanie. Teraz Państwo sobie stali się właścicielami tego pięknego obiektu i znów pojawiły się piękne przestrzenie i Pan Konstant znów pomyślał, że do niej potrzebnie jaką tę wystawę pokazać. Pan Antoni zaproponował kilka, no mnie się udało zdobyć jakieś uzasadnienie, żeby ta wystawa mogła zaistnieć. Proszę Państwa, sztuka dawniej obecna była wszędzie, na dworach królewskich, w kościołach, no, w pałacach. Sztuka niesie bardzo dużo wartości, tych wartości ogólnoludzkich. I taka jest sztuka, jakie są czasy. Kiedy czasy są niespokojne, jak teraz, no pojawiają się też artyści, którzy obrażają poczucia religijne, poczucia poszczególnych osób, bulwersują, oburzają nas, ale generalnie sztuka służy człowiekowi. Sztuka jest potrzebna, żebyśmy mogli się realizować, żebyśmy mogli odczuwać szczęście. Ja to szczęście znajduję w przyrodzie, a właśnie te moje obrazy mają przekazywać te emocje, które ja czerpię z przyrody. Tam odnajduję spokój, sens życia, sens wędrówki każdego człowieka. I cieszę się, czuję, że mogę powiedzieć, że w przyrodzie tu dzieje się jak w raju. To może tyle ode mnie, żeby Państwa nie zagrodzić. Nie wiem, może...